Przy pierwszego dnia wojny wieczorem już był telefon, że ktoś ma przyjść. Następnego dnia dzwonili do mnie socjalnych służb, pytali się, czy przyjmiecie 8 uchodźców? Ja powiedziałem, tak, optymistycznie. Odłożyłem słuchawki i pomyślałem, gdzie? Wydaliśmy wszystkie pieniądze, które mieliśmy, bo miało przyjechać kilkanaście osób. Kupiliśmy trochę produktów żywnościowych i ruszyło. Okazuje się, że mamy więcej miejsc. Później zjawiła się pomoc i mogliśmy kupić grube materace albo dostać też od różnych ludzi. I tak w sposób jedna sala po drugiej, jedna po drugiej, razem z moim byłym mieszkaniem. W zakresie się bardzo ładnie mieszka. Zamieszkali uchodźcy i teraz są z Charkowa, z Kijowa, z Zaporoża, z Sum. Z miast niszczonych. Niektórzy z nich po prostu dosłownie mówią, że ich domy były zburzone. Tak jednocześnie nocuje tak około 200 osób. Jeżeli akurat tak się staje, że jakoś wieczora wiemy, że mamy trochę wolnych miejsc, to wystarczy zadzwonić albo pojechać na dworzec, to od razu się zapełni. Udało się to zrobić z pomieszczenia nad kościołem, się szybko udało zrobić, postawić bojlery, tak żeby była ciepła woda, czyli też i możemy tych ludzi przyjąć. Przeszło przez nas dom prawie 2000 osób, są tutaj kilka dni, niektórzy nawet jeden dzień, niektórzy nawet i pół dnia, jadą dalej, ale nie tylko do Polski, ale też do pewnych znajomych gdzieś na Zakarpaciu, gdzieś na Lwowszczyźnie, gdzie się będą czuli bezpiecznie. Ale my też tak prywatnie mówimy, że bądźcie tutaj. Tutaj możecie być ile trzeba, do końca wojny. Tak mówimy tak na dzień dobry, kiedy ich przyjmujemy. Ważny jest ten moment, kiedy przychodzą, żeby wśród nich być, słuchać, płakać razem z nimi. Jeżeli jakaś mama mówi na dworcu, że kilka dni była z dziećmi w zimnym domu, udało się tylko wyjechać, albo kilka dni spędzili w metrze, stojąc w metrze w Charkowie i po dwóch dniach podróży tutaj przybyli. Ale też dzięki temu, że jest dużo wolontariuszy, jest około 30 wolontariuszy, którzy naprawdę tutaj są rozłożeni na dyżury i dzień i noc tutaj przebywają, ponieważ nie można wymagać od osoby, która po kilku dniach pobytu w piwnicach i kilku dniach podróży, żeby sobie przygotowali posiłek. To próbujemy dać coś więcej niż łóżko i posiłek. I tak tutaj nasi ludzie prowadzą zajęcia codzienne zajęcia grupowe dla dzieci, takie gry dla dzieci. Są pianka. Wyłonieni spośród tak, uchodźców, albo czy to są osoby... nie, z parafii. Ci, którzy tu u nas prowadzą, tutaj mamy rodzinne centrum i też klub terapii dla dzieci z autyzmem. I oni teraz się przekwalifikowali. Użyli tych swoich talentów do prowadzenia zajęć dla dzieci. Czyli doskonałe połączenie. Tak, że oni to teraz też tu prowadzą, zupełnie wolontersko. Żeby pomóc im zapomnieć o wojnie. Tak samo też codziennie chodzą na jakieś grupa dzieci, chodzi na konie. To jest w pobliżu, na Przyszyckojski Podrom. I dla nich to jest naprawdę pewien raj. Żeby pamięcią odciągnąć się pamięcią o wojnie. Bo jeżeli czym dłużej będzie wdrukowane w ich myślenie i wspominanie wojna, tym będzie gorzej dla nich. I te dni są bardzo ważne, żeby odeszli troszkę od tego. Tak samo poznając piękny Lwów.